Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, sensacja na turnieju w Reykjaviku w stolicy Islandii gra wielu Polaków, m.in. Cieślak Patryk, mało znany zawodnik, dlatego że ma on dopiero 12 lat, ale już może się pochwalić rankingiem powyżej 2200 ELO. W pierwszej rundzie spotkał się ze znakomitym arcymistrzem z Brazylii, Aleksandrem Fierem. No i moi drodzy, cóż to dużo mówić. Sensacja, wielka niespodzianka. 12-letni zawodnik no, robi furorę na tym turnieju, bo aktualnie w dniu nagrywania tego filmu trwa czwarta runda. Nasz zawodnik ma 2,5 punktu z 3. Rewelacyjnie sobie radzi z mistrzami międzynarodowymi oraz arcymistrzami. Przejdę do analizy partii fantastycznego naszego młodego zawodnika. Może, kto wie, to będzie drugi Jan Krzysztof Duda. To znaczy, nie ma drugiego, ale następca. Miejmy nadzieję. Cieszymy się, że tacy młodzi zawodnicy piękne partie rozgrywają. Otóż tutaj Patryk rozpoczął ruchem E4, C5 przeciwnik, skoczek F3, D6, goniec B5, szach. Skoczek D7, posunięcie C3. Plan prosty, białe chcą zyskać centrum. Nic nadzwyczajnego, normalna sprawa i warto brać na pewno przykład z takiej prostej gry od nawet 12-latka. Skoczek na F6 i goniec zagrywa na D3. Na pozór może się wydawać to dziwnym posunięciem, dlatego że blokuje tego pionka, ale to są takie dosyć ciekawe schematy. Dlatego, że można powiedzieć, trochę jest to zapożyczone z partii hiszpańskiej, dlatego, że goniec za chwilę zagra na C2 i potem zbudujemy centrum, a trzeba bronić po prostu pionka na E4. G6 ze strony czarnych, goniec na C2, goniec G7, D4, roszada, posunięcie B5. No, taki ruch w sumie ciekawy, od razu atakuje skrzydło hetmańskie. Tutaj białe się niczym nie przejmują, grając hetman E2. Zwróćmy uwagę, bardzo ważna funkcja obronna, przy okazji tutaj celujemy w pionka. Goniec B7, no oczywiście tutaj zbić na B5 nie wolno, to jest taka czysta prowokacja do tego, żeby tutaj czarne odbiły pionka w centrum. Nasz zawodnik gra skoczek na D2, bardzo dobrze, wyprowadza kolejną figurę do gry. Wieża P8, też taka chytra pułapka, widzimy wieża, no tutaj broni pośrednio pionka, więc cały czas pionek B5 jest nietykalny. Wieża E1, wzmacnianie centrum, bardzo dobrze, to są myślę, że w miarę proste ruchy, jak na ten poziom zawodnika, tutaj, który reprezentuje Polak, poziom gry. I tutaj posunięcie E5 ze strony czarnych i nasz zawodnik postanowił zbić. Dosyć ambitnie podszedł do sytuacji. Oczywiście można tego pionka przepchać i mieć taką trwałą, niewielką przewagę białymi oczywiście, ale to są tak naprawdę normalne pozycje. No po prostu nasz zawodnik postanowił wybić na E5 i tutaj po wybiciu na E5 nastąpił ruch A4. Bardzo normalne też zagranie, dlatego że chcemy ustawić skoczkę na C4 i co ciekawe, B4 ze strony arcymistrza. Ruch mało dokładny, też znak zapytania nam to podpowiada, dlatego że skoczek znajduje świetną placówkę. Jak należałoby zagrać, a mianowicie A6. Przede wszystkim A6. Przepraszam najmocniej, aż się zakrztusiłem tymi dobrymi posunięciami. I po biciu na B5 do końca, jeżeli hetman zbije, no to już ten numer znamy, goniec bije na 4 i tu białe mają ogromne problemy. Więc tak nie wolno byłoby grać, no ale cóż, arcymistrz zagrał pionkiem, więc nasz zawodnik od razu wyskoczył skoczkiem. No i hetman E7. Ten skoczek na C4 stoi bardzo, bardzo dobrze i chwała mu za to. Co dalej się dzieje? Otóż nasz zawodnik zagrywa C bije na B5, C bije na B4. Ja wam powiem szczerze, ja bym się troszeczkę wstrzymał z takim posunięciem. Bardziej bym się zastanowił nad ruchem na przykład A5, żeby nie wpuścić tutaj skoczka na pole B6. To tak klasyczne partie troszeczkę ukształtowały w mojej głowie takie posunięcia, a chodzi o to tutaj, że jeżeli zbijemy od razu na B4, co nastąpiło, to skoczek czarnych też łapie placówkę. Ale zwróćmy też uwagę, że nasz 12-letni tutaj zawodnik na pewno gra bez takiej większej presji wygrywania, no bo gra z arcymistrzem i myślę, że tak przypuszczam oczywiście, że taki remis w takiej partii to byłby dla niego wielki sukces. Tutaj goniec zagrał na E3 dosyć prawidłowo, zobaczcie, że znaczy dosyć prawidłowo, dobre zagranie. Goniec tylko pilnuje pionka, ale tu się absolutnie nic nie dzieje, dlatego że zawsze tam jest wybicie na A7. Czysta taktyka. Posunięcie B3 ze strony arcymistrza.
No, taki ruch oczywiście odciągający gońca od obrony tutaj e4, więc w tej sytuacji goniec zagrał na d3 i skoczek na h5. Ruch, moi drodzy, błędny. No ale to mówi silnik. Wiadomo, że arcymistrz tutaj nie chciał iść na uproszczenia, a mianowicie należałoby teoretycznie zagrać tutaj i po wybiciu na a7, wieża a8, tutaj po wybiciach do samego końca, no ta pozycja jest mniej więcej równa, więc mimo wszystko można byłoby spokojnie tutaj to grać, ale arcymistrz pewnie wolał troszeczkę pokomplikować, zagrając skoczkiem na h5 i ustawiając go na f4. To jest też taki typowy plan oczywiście w tych strukturkach domkowych, że tak się wyrażę. Skoczek zagrywa na A5. Nasz zawodnik nie dostrzegł albo po prostu zrezygnował z tego, mianowicie z prostego bicia pionka na A7. W sumie nie wiem dlaczego tak nie zagrał. Skoczek oczywiście tu wjeżdża z tempem, ale jakby zagrał hetman powiedzmy nawet na F1, wydaje mi się, że jest w porządku posunięcie. To się, tu się powinno wszystko trzymać, moi drodzy. Pionek więcej po stronie białych, tak po ludzkim okiem patrząc, to myślę, że byłoby w porządku. No ale poszło inaczej. Skoczek A5, ambitnie tutaj na gońca. Przeciwnik goniec A8 i goniec B5, czyli zamknął wieżę, chce spróbować pewnie dorwać się do pionka. Skoczek zagrywa na F4. No i nasz młody zawodnik, no cóż, to jest jednak jeszcze taki mały mankament, bym powiedział. Często jak taki skoczek się pojawia na F4, to no widzę często takie bicia, też nasz zawodnik to zrobił. Tu ja bym się naprawdę w tym momencie wstrzymał. Ten goniec jest bardzo silny. Nie wymieniałbym tego gońca, nie otwierał gońca z G7. Przede wszystkim należałoby pewnie odejść hetmanem na F1. Cofnięcie się figury nie oznacza nie oznacza przede wszystkim, że to jest złe posunięcie. To musimy pamiętać. No ale nasz zawodnik wybił, chciał mieć to z głowy i zagrał skoczkiem na C6. Konkretny plan. Bicie na C6, goniec zbił na C6. Wieża z F na C8. No i tutaj grają sobie panowie dalej, wieża A na C1, skoczek na C5 i goniec D5. No i można powiedzieć, że zastanówmy się, kto ma lepszą pozycję. Teoretycznie tutaj jest no remisowo, mimo że czarne biorą pionka, atakują też na polu B2, ale tutaj nasz zawodnik Patryk wybił na C8 i goniec wybił na B3. Okazuje się, że teraz, ja bym brał teraz w ciemno pozycję białych z uwagi na to, że goniec B3, gdzie są różnopolowe gońce, jest po prostu silniejszy według mnie. On tutaj stoi i w centrum i uderza w pole F7, czasami wskoczy skoczek i będzie atakować. No i to wydaje się dobre, ale tutaj, to według mnie jest dobre, ale arcymistrz zamiast zagrać skoczkiem na C5, spokojnie sobie odejść, to zbił pionka. A to jest błąd, moi drodzy. Błąd, który prowadzi do wielkich komplikacji. Dlaczego? Otóż skoczek na B2 będzie czuł się osamotniony. On za bardzo nie ma pól ucieczki. I tutaj Patryk Cieślak bardzo dobrze to wyczuł i zagrał bardzo dobre posunięcie E5, zamykając gońca, atakując skoczka. Oczywiście posunięcie nie jest jakieś wybitne, ale to też trzeba zauważyć tak naprawdę, no bądźmy szczerzy. Tutaj hetman zagrał na A3 z obroną, hetman B5, bardzo ładny ruch, hetman może spróbować zagrać i na B7 i są groźby bicia na F7, potem hetman D7 na przykład. Hetman wrócił na E7, moi drodzy, i teraz goniec na A2. Zobaczcie, co się dzieje. Skoczek ma ogromne problemy na B2. Co zrobiły czarne? Tutaj Brazylijczyk postanowił zagrać z powrotem hetmanem. I teraz Patryk Cieślak popisuje się kapitalnym, moi drodzy, zagraniem. Można zatrzymać sobie materiał i spróbować rozwiązać tą zagadkę. Otóż białe zagrywają goniec F7. Piękne posunięcie, zdobycie pionka, wolny pionek wygrywa partię. Jeżeli król by zbił na F7, co nie nastąpiło, to można też zagrać hetmanem i zbić wieżę, ale dokładniejszym ruchem byłoby skoczek G5 i tutaj grożą praktycznie maty. No oczywiście hetman się tam zasłania, król musi zagrać na F8, hetman D7, hetman zagrywa na E7, my tu zbijamy wieżę i tak dalej. Partia powinna być gładziutko wygrana przez białe, a oczywiście po takim ruchu tutaj to też dajemy bardzo ładnego mata, to tak przy okazji przypomnę, piękne maty.
istnieją w ten sposób. Dobrze, teraz zwracamy do opozycji. Król zagrał na h8 i nasz młody zawodnik bez tutaj strachu zagrywa posunięcie e6, hetman zagrywa na e7 i hetman d7. Okazuje się, że pozycja jest kompletnie przegrana i Aleksander Fier musiał poddać partię. Nasz młody zawodnik wygrywa z arcymistrzem 2606. Gratulacje. Dlaczego wygrywa? Bo na przykład, jeżeli byłoby zagranie wieża C7 przykładowo, to możemy zbić wieżę, zbicie i E7. Nie ma jak się bronić przed promocją pionka. Jest sprawa zakończona. To samo się dzieje, jak hetman pójdzie tutaj. Możemy zagrać w ten sposób i też wygrać partię bez żadnego problemu. Także gratulujemy naszemu zawodnikowi. Trzymamy mocno kciuki za normy, za ranking, za dobre partie i za piękną karierę, miejmy nadzieję. Pozdrawiam serdecznie, moi drodzy, i czekamy na kolejne takie perełki na polskim podwórku szachowym. Pozdrawiam, cześć.